takiej roboty Krzysiek powinien być. Nie ma tu ucha z prawej strony, bo tam jakby jest takie coś oko. Nie za bardzo. O co my go zaczepiali? Zapomniałem, że mam korek od strony kierowcy wyciągnięty, więc mam pływający samochód aktualnie. Zrobiłem sobie wannę. Ale ciało wody? Dlatego, że zapomniałem korka włożyć z powrotem. A mam o średnicy 32 mm taki korek zrobiony. No i okazało się, że rano nie mieliśmy ciśnienia. Znaczy wczoraj w nocy już jak sprawdzałem, nie było ciśnienia. Napompowałem koło, ale przez noc niestety spadło powietrze z powrotem, także podjechaliśmy sobie do garażu wymienić tą oponę na wszelki wypadek, bo mamy zapas, a to trzeba będzie zawieźć do wulkanizatora, także no szybciutko jeszcze przed upalaniem, żeby się nie spóźnić, lecimy z tematem i wymieniamy koło. Najpierw poluźniamy śruby. One są... Różę to trzeba wziąć z garażu. One są dowalone. Oczywiście. To sobie stworzymy większe ramy. Można jechać. Dobra, lecimy. Stój. Zamy się jazda. Nie wiemy dopiero co nas czeka, to jest pierwsza przeszkoda. Aha, no to super. Także... Ja już jestem podekscytowany. Pamiętajcie, jak jedziecie w teren, założyć z powrotem korek odpływowy, bo inaczej będzie wanna. Daj trytytkę. O! Nie wyciągnę na pewno.
kartę, bo nie dam go do tego? Do bagażnika? Nie wiem, czy to spróbuj. Chwilowanie, ten, zbędna rzecz. Woda mi pryskała płytka, jak jechałem przez tą. Jak przez tą kołdę przyjeżdżałem, to normalnie czułem, jak mi woda płytka. Pało. Ja miałem taką falę do góry przed sobą, żeby przed nim uciekać. Ja to szybko muszę robić, trochę, musisz trochę poczekać, zanim wyruszy. Idziemy tu. Dobre. W tym kubku wszystko smakuje tak, jakby same gwiazdy z nieba obsypywały twoje usta pocałunkami i bosymi stópkami tańczyły w twoim gardełku. A wiesz o tym, że sam możesz mieć taki kubek? Wystarczy, że zjedziesz do nas w opisie i wejdziesz na sklep spinka.pl i możesz taki kubeczek zakupić. Ewentualnie możesz dołączyć do grona naszych patronów i wspierając nas, taki kubek, a może i nawet taką koszulkę otrzymać od nas w prezencie. Serdecznie Cię do tego zachęcam i zapraszam Cię na dalszą część filmu. A blokadę ma zapiętą, że ktoś... Blokadę masz zapiętą? Nie. No to, to właśnie to jest to, gdzie stanął Rafał. No a to też coś. Ja już wam pokazuję, jak to się no robi. No to już to rób. Ej. Kurde, za pierwszym chłopie. Ale pamiętasz, co tu było bez ostatnio? Problemu. No pamiętam właśnie, to było to, co mnie tam wyrzuciło. No, 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 no. Ten, nie? A nawet nie... Może teraz nie wjechałem agresywnie a tak bardzo, nie? Nie, nie zaskoczyła. Na spokojnie, to tak jak ci mówiłem, na spokojnie. Próbowałem tam. Nie wskakuję, a nie chcę jej zmielić, żeby wiesz, że wskoczę z pełnej i ten. Dobra, czekajcie, bo to pan, ja nic nie widzę z tym. Mówią, że jest większa woda i że nie przejedziemy, a ja na to mówię, to przepłynę jak trzeba będzie, nie? Nie ma tak, że nie ma.
Dzięki! Mnie obdupcyło. Dobra, teraz tu. Teraz tu, nie wiem czy to wziąć. A, dobra. Powstrzymajcie mnie dzisiaj, kurwa. Jest moc, jest moc. Warto było na 35 przerzucić. Chociaż ciągle słyszę, coś stuka, szczela ten. No ale teraz jak chłopaki się nie podejmą, no to kurczę. Znaczy ja myślę, że bym musiał zrobić to miejsce. Gdzieś ta konkurencja. Dobra, zrobię to miejsce. Są bardzo śliskie, bardzo jest mokro, ale my dzisiaj... No a nie zapnie się o drzewo? On wisi tak dość. No dobra, wyciągnę. Jimmy ma najmniejsze koło z nas i jak to pokazuje, koło jest bardzo ważne, bo brakuje mu prześwitu i w każdym większym miejscu, gdzie błoto jest troszeczkę wyżej, już mu te mosty haczą, zderzaki mu haczą, no i niestety nie jest w stanie przejechać dzisiaj tego, co my. Miejsce jest najgorsze, bo tam jest pionowo kawałek. Co kolejna naprawa pytytka? Pytytka, najlepszy przyjaciel offroadowca. Tak. To działa. Ale główny mechanik dzisiaj nic nie robi. Nie. No jest coś dobrze. Coś jest nie halo. Coś jest nie halo. Za dużo deszczu. Za dużo deszczu. Za dużo deszczu. Thank you.
offroadowców myjących się na okolicznych zbiornikach wodnych.